Dzień dobry, nazywam się Michał Niemczyk i jestem właścicielem antykwariatu muizotycznego. Dzisiaj opowiem Wam trochę o dwudukacówce z 1642 roku. Jest to moneta, która będzie ozdobą naszej marcowej aukcji, czyli wiosennej, aukcja 28. Już 20 marca rozpoczynamy 3 dni, czyli potrwa do 22 marca. I na tej aukcji wystawimy taką perełkę wśród numizmatyki gdańskiej, czyli szerokie dwa dukaty z 1642 roku. Za chwilę na filmie powiem, dlaczego jest taka rzadka, co wyróżnia na tle innych monet bitych za panowania Władysława IV Wazy oraz dlaczego zaczynamy ją od 200 tysięcy złotych i dlaczego nie jest oczywiście donatywą. To jest pierwszy filmik, który postanowiliśmy rozbudować, czyli już nie sam obraz, ale również kilka ciekawostek, kilka faktów i kilka również naszych komentarzy. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia, jak moneta prezentuje się na żywo. Tam oczywiście tło historyczne monety. Do zobaczenia za chwilę. Czyli nasze piękne dwa dukaty z 1642 roku. Jest to jedna z najrzadszych monet z aukcji i oczywiście jedna z najrzadszych monet, które dotychczas mieliśmy w sprzedaży aukcyjnej. Jest to tak zwane, na rynku również nazywamy szerokie dwa dukaty. Zwróćcie uwagę tutaj na piękne popiersie króla Władysława IV. Jak wspaniale został udekorowany. Mamy tutaj w bogato dekorowanej zbroi z wyłożonym koronkowym kołnierzem i oczywiście na piersi tutaj mamy order złotego runa. Zwróćcie uwagę, mamy nad słowem Rex Order. O, tak właśnie został majestatycznie przedstawiony nasz król. Na drugiej stronie natomiast mamy wspaniale widoczny miasto Gdańsk. Jest to charakterystyczna panorama miasta Gdańsk z budowlami widziane z perspektywy Biskupiej Górki. Uważam, że jest to najpiękniej pokazana panorama na monetach. Poniżej mamy oczywiście herb Gdańska podtrzymywany przez dwa lwy. Poniżej mamy literki GR, czyli mincerza. I nad miastem mamy, wiele osób zadaje pytanie, co to jest za napis. To jest nic innego jak zapisane alfabetem hebrajskim imię Boga, Jahwe. I to jest właśnie charakterystyczne przedstawienie dużej, wielodukatowej monety gdańskiej. Za panowania Władysława IV wybito wiele dukatówek. Na pewno, jak obserwujecie nasze aukcje, na niektórych mamy przyjemność sprzedawać tak rzadkie monety. Oczywiście wszystkie należą do monet niesamowicie rzadkich, bardzo rzadko spotykanych. Więc tak jak mówiłem wcześniej, były wybijane od 2 do 10 dukatów. Natomiast wszystkie, które mieliśmy dotychczas w sprzedaży, były z charakterystycznym napisem Ex auro solido civitas genuensis fieri fecit, czyli z czystego złota miasto Gdańsk wybić kazało. To jest charakterystyczne dla donatyw. Natomiast tutaj właśnie cała rzadkość polega na tym, że nie mamy napisane ex auro, a mon aurea civitatis genanen, czyli nic innego jak moneta złota miasta Gdańska. Czyli to nie jest donatywa, a jest zwykłe obiegowe dwa dukaty z 1642 roku. Trudno powiedzieć, dlaczego zostało to wybite. Możliwe, że dla celów propagandowych, może sprawdzenia, jak się będzie zachowywała ta moneta. Ponieważ trudno mi sobie wyobrazić, że była ta moneta potrzebna do handlu w tamtych czasach, ze względu na jej wielkość. Natomiast proszę zwrócić uwagę, prawdopodobnie źle się zachowywała przy wybiciu, ze względu na jej cienką tutaj blachę. Przepiękna moneta. Czyli już wiecie, że ta moneta jest znana tylko w 3 egzemplarzach, że jest to moneta gdańska, obiegowa, z 1642 roku, że zrobił ją Hun Starszy i jest monetą ultra rzadką. A teraz chciałbym ją pokazać również w literaturze. Tutaj polecam wszystkim
Złoto czasów dynastii Wazów. Nas interesuje tom pierwszy, ponieważ tu jest właśnie Władysław IV Waza, czyli starszy syn Zygmunta III Wazy. I dokładnie szukamy strony 480. To się zaczyna właśnie wielodukaty z panoramą miejską Gdańska. Nas interesuje natomiast pozycja 305, a strona 482. Więc zapraszam na prezentację, jak ta moneta prezentuje się w książce, ale również jak co i literatura mówi o tej monecie. Teraz spójrzcie, jak klasyfikuje tę monetę literatura. Mamy rozdział wielodukaty z panoramą miejską i tu właśnie tej monety powinniśmy szukać. I to jest pozycja numer 305. Wielodukaty te wybijano o wadze 2, 3 i 4 dukatów. W zbiorze czaskiego był tylko egzemplarz o wadze 3 dukatów. W Muzeum Narodowym są dwa egzemplarze. Według Gumowskiego Sobański posiadał 2, 3 i 4 dukatówkę, zaś Potocki tylko 2 i 3 dukatówkę. Obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie znajdują się dwa egzemplarze, 2 i 3 dukatówkę, pochodzące, jak się wydaje, ze zbioru Sobańskiego. Dukatówki, tak jak widzicie, są znane tylko w 3 zbiorach publicznych, przy czym egzemplarz znajdujący się w Zamku Królewskim właśnie został nabyty w 2001 roku w firmie Divo Hess. Jest to ekstremalnie rzadka moneta, efektowna, majestatyczna, wspaniale zachowana, z połyskiem menniczym na całej powierzchni. Mamy rzadkość R6, zanim tutaj na te notowania aukcyjne, natomiast spokojnie można byłoby tu dać monecie również rzadkość R7, ponieważ jest na rynku jest nie więcej niż 3 egzemplarze tej rzadkiej, tych rzadkich, szerokich 2 dukatów. Dziękuję bardzo za obejrzenie naszego filmu. Mam nadzieję, że moneta przypadła Wam do gustu. Przepraszam za chwilę tam ciszy, ale jak taką monetę ogląda się w ręku, to po prostu dosłownie braknie czasem słów, żeby powiedzieć cokolwiek, ponieważ człowiek jest jak zahipnotyzowany, ogląda te wszystkie promienie słoneczne, a dokładnie połysk, taki piękny, naturalny połysk. Ta moneta ma niesamowity połysk menniczy, szczególnie tutaj przy literach. Jest zachowane pełne lustro. Monetę zaczynamy od 200 tysięcy złotych już 20 marca na naszej aukcji 28, więc zapraszamy wszystkich na aukcjamonet.pl. Przedmioty przyjmujemy jeszcze do 17 lutego 2021 roku, więc serdecznie zapraszam do licytacji i do rejestracji oczywiście na aukcjamonet.pl. Dzięki, do zobaczenia.